Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dariusz, wy oglądacie kanał Gruba Łuska i kolejny dzień na Jeziorze Gigantów. Czy uda mi się pobić w końcu te magiczne 50 cm? Nie wiem. Wiem jedno, miało dzisiaj nie padać, miała być piękna pogoda, a jak widzicie, za mną chmury, a przede mną tych chmur jest jeszcze więcej. Już sprawdzałem pogodę i niby ma się to poprawić, to tak na dobrą sprawę totalnie w to nie wierzę. Cóż, wziąłem dla was jeszcze sticka, którego zapomniałem wczoraj. Niestety okazało się, że się zepsuł i no, zamontowałem go tak, że jest ruchomy, więc nie będę miał kamery cały czas tutaj. Po prostu będę nagrywał z klatki, tak jak to nagrywałem, niestety. A jeżeli złapię rybę, to wtedy tę kamerę na tego sticka położę tak, żeby ją po prostu jakoś wam lepiej troszkę zaprezentować, bo wiem, że tutaj w klatce takie prezentowanie tej ryby jest po prostu do kitu. Bardzo mi się nie podoba, a sądzę, że wielu z was podzieli moją uwagę. Ja nie przedłużam, startuję. Co prawda powoli, nie śpieszę się, bo wiem, że te chmury gdzieś tam lecą i chcę, żeby no nie wpaść w nie, nie wpaść w ten deszcz, nie zmoknąć od razu z samego rana. Wziąłem parę przynęt, które będę testował na sandacze. Pokażę wam je od razu. Parę, dosłownie wziąłem dwie. Są to relaksiki. Wczoraj miałem taką gumę w takim kolorze, bardzo mi się sprawdzała, więc pomyślałem, kurde, czemu nie? Jeżeli te okonie nie będą chciały faktycznie gryźć, to skupię się na sandaczach. To też są piękne ryby, a tutaj są olbrzymie i są grube. No, w takim razie do zobaczyska na pierwszym miejscuwie. Jo! Minęło około 4 godzin. Jestem już pod miejscem, gdzie łowiłem sandacze. Za chwilę zaczynam. Próbowałem Carolina Herring. Małe raczki, małe inne gumki. To są nie wszystko. W miejscach, gdzie to okonie było widać, jak osądzie się pojawiały. Widziałem nawet też naocznie, bo udało mi się, gdy ze słoneczko wyszło. Więc byłem pewien, że to są okonie. Więc tak po prostu nie biorą. Nie chcą totalnie niczego. Jak widzicie, słońce wali, ale ja jeszcze nie ściągnąłem przeciwdeszczowej kurtki, bo gdzieś tam widać w oddali chmurki. Jedna, druga, trzecia. Tamto to jest chmurka deszczowa na 100%. I ona właśnie sobie tutaj powolutku w moją stronę zmierza. Więc się na razie jeszcze nie rozbieram. Ale pogoda się poprawiła. Co prawda na otwartej wodzie wieje mocniej, ale tutaj jest sam raz. Powiedzmy, że idealnie. Nawet pod wertę. A wercik dzisiaj wiedzie. Słuchajcie, to wszystko stoją okonie. Jest ich tu ze setka, jak nie więcej, ale bardzo dużo maluchów widzę, bo widzę ich normalnie pod sobą. Nie chcą, po prostu nie żrą i tyle. Nie będą jadły. Dobra, miałem rybę, spadła. No niestety. Chyba nie jest mi dane złapać dzisiaj okonia. Drugi mi spadł. Zmiana na raczka pływającego, troszkę mniejszy rozmiar. Na haku offsetowym zobaczymy. Podpłynę do nich. Podpłynę do nich jeszcze raz. Wiem, gdzie są dokładnie, gdzie się ustawić tak, żeby no, część może im je zobaczy, ale nie wszystkie na pewno. Kurde, powiem wam, że jest to bardzo, bardzo wkurzające, że tam jest ich tak dużo, ale to tak dużo tych okoni, ich tam ze setka w jednym miejscu stoi. Możliwe, że one już są przygotowane do tarła. Woda ma prawie 10 stopni tutaj w tym miejscu i nie chcą brać, tylko tam pojedyncze sztuki gdzieś od czasu do czasu gdzieś się pokażą, że są, skubną bardzo delikatnie i uciekają. Niestety, jak je znalazłem, to tak dostałem też od razu dwa telefony. Mogło je to trochę spłoszyć, ale jaka pogoda się zrobiła. Praktycznie bez falki i tak dalej. To jest moja szansa. Na to właśnie czekałem. Bardzo powoli dopływam do miejsca. Nie chcę ich totalnie spłoszyć w żaden sposób. Staram się niczym nie stuknąć, nie puknąć, nie pokazać, że tu jestem. Nie dać na nich cienia również, bo to też jest ważne. Taki cień to je od razu płoszy. Wypatruję takich zalanych domostw, murków. Staję na jednym rogu i rzucam wzdłuż.
tam jest ich naprawdę zatrzęsienie. Garbus. Jest garbusek. Nie jest to życiówka, ale garbusek. Ma 40. Ale okuń to okuń. 39. No 39. Nie wierzę. Ale okuń to okuń. Jak powiedziałem, tak jest. 39. Cieszy. Jak na tyle dni bez okonia, cieszy. Jak najbardziej. Cieszę się, że się aktywowały. No, pogoda ma jednak chyba dużo do znaczenia, bo no, jak wieje, to nie idzie się ustawić w dobrym miejscu. One faktycznie pływają grupowo. No i no co? Nie chcą za często brać. Proszę. Piękna rybka. Coś wspaniałego. Dobra, i są i dwa w siatce. Mamy dwa w siatce. Chodź tu, maleńki, chodź tu, chodź tu, chodź tu. A, proszę. Ponie tu przyjechały. Życiuwa to tobie będzie, ale ładny, ładny. Zaraz wam go pokażę, zwierzymy go i pokażę. Ale piękna ryba. Nie będzie to moja życiówka, na 100% nie ma 49. Znaczy 49 to moja życiówka, więc musiałbym mieć 50. Ale luki tłusty. O ty. 44. No, 44. Patrzcie, jaki gruby. Niesamowicie. Piękna ryba, coś wspaniałego. Ta-da! 44. Nie jest to jakiś olbrzym, ani moja życiówa, ale piękna ryba. Przepraszam, że się marszczę, ale obróciłem się specjalnie pod słońce, żebyście mogli go zobaczyć w jak najlepszym świetle. Coś wspaniałego. Patrzcie tutaj. Ale garbusek. Kurczę, szkoda, że se foty nie mogę strzelić. Ale może sobie gdzieś tam na komputerku. Jak głowa normalnie, nie? O gruby, tłusty. Patrzcie tu. Wow. Jestem trochę cicho, bo wiem, że one jeszcze tu pływają, a ja jeszcze będę chciał się do nich dobrać. Może uda mi się jednego skusić. Powiem wam tak. Dwa mi dzisiaj spadły. Zero sandaczy. Zero wszystkiego. Dwa okonie mi spadły. I dwa złapałem. Została mi godzina wędkowania. Mam nadzieję, że wyskrobię jeszcze jednego. A jak nie, no i tak jestem szczęśliwy, bo tyle dni bez okonia. Coś niesamowitego. Patrzcie. To wszystko są okonie. Na kamieniach, w kamieniach, przy kamieniach. Wszędzie są. Jest ich tu cała masa. Ole, było brał uderzenie. Kurde, jeszcze nie wcięłem.
Jest. Kolejny okunek. Kolejny. Udało się. Udało się kolejnego wydubać. Voilà, taki. Zmierzę do naszego celiny. Każdy jaką ma miarę? 41. Kolejny 40-taczek. No niestety, 50-ka chyba mi nie jest dana. Ale cieszę się, że coś tutaj się dzisiaj urodziło. Nie chcę się nastroszyć. Ale pasiaczek super, nie? Piękny jest. Jest niesamowity. Dobra, do następnego. Yo. Dobra, moi mini, czy szybkie podsumowanie. Do godziny 14 totalnie nic się nie działo. Latałem za sandaczem, stricte się już na niego nastawiłem, zapomniałem o koniach, ale nie brały, nie gryzły. Miałem dosłownie może 5-6 wyjść pod jaskółkę i to wszystko, dlatego też zrezygnowałem z tych sandaczy i powiedziałem, skoro jestem na tych okoniach, to idę za tymi okoniami. Popłynąłem na miejscówkę, gdzie kogut łapał. I jak wiaterek się uspokoił, to zaczęły się brania. Pierwsze dwie rybki mi spadły. Nie jestem pewien, czy to nagrałem w ogóle. Na taką przynętę. Nie wiem, co to jest za przynęta. Napiszcie w komentarzu. Nie mam pojęcia, ale wygląda bardzo naturalnie. Fajna na 5-gramowej główce. Dwie rybki mi z tego spadły. Później próbowałem cały czas na podobne kolorki, zielone, takie okonki i płoteczki są też. Nic się nie działo. Zmieniłem na Karolinę Ring. Taki raczek unoszący się przypon około 60 cm. No i jak zrobiła się flauta, to dorwałem się do tych gruzowisk. Stawałem nad nimi, rzucałem dosłownie jak najbliżej tych gruzowisk, jak najbliżej tych kamieni. No i wyjechały trzy okonie. No i do tego miałem kilka brań fajnych. Niestety nie wpięte. Nie były to ryby duże, 39, 41 i chyba 44 z tego co pamiętam, chociaż już mogę się mylić. Nie było to 50, ale jutro jest też dzień, co prawda jutro najprawdopodobniej ostatni. No może, że we wtorek jeszcze się skuszę na zostanie na jeden dzień i po prostu w nocy będę wracał do domu, a nie w dzień. I też tak może być, bo ja jestem głodny tej 50. Mimo wszystko ja jestem bardzo zadowolony, bo przyjechałem tu na te okonie i dzisiaj dosłownie miałem koszmary w nocy, że jestem lipnym wędkarzem, że ja już okonia nie zobaczę i tak dalej. Nie mogłem spać i przyjechałem na tą wodę i powiedziałem, pieprzę to okonie, sandacze. No okazało się summa summarum, że walczyłem z tymi okoniami od południa. Jak ta pogoda się troszkę ustabilizowała, zrobiło się ładniej, zrobiła się flauta, no i wyszło, że umiem łapać te okonie. Niestety jeszcze nie te największe. Dajcie łapkę, jak się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo, yo!